czwartek odbyła się w Czarnem ogólnopolska konferencja penitencjarna. Przez blisko 10 godzin jej uczestnicy dyskutowali nad jednym ze współczesnych problemów polskiego więziennictwa, a mianowicie o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez więźniów seniorów. Organizatorów jest trzech. Po pierwsze dyrektor zakładu karnego w Czarnem, po drugie Akademia Pomorska w Słupsku, uczelnia, z którą współpracujemy, po trzecie koło Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Czarnym, które powstało 3 lata temu i prężnie działa. Postanowiliśmy, właściwie pomysł wyszedł od członków koła, żeby zorganizować taką konferencję, bo uważamy, że jest to palący problem i warto się nad takimi problemami ludzi starszych w więzieniu zastanowić. Jaka to będzie taka dokładna forma tej konferencji? Będzie ileś paneli? Konferencja stricte naukowa, chociaż też zaprosiliśmy również praktyków, ale przeważają jednak naukowcy. Będziemy mieli 4 profesorów jako uczestników występujących z referatami. Dyskusja będzie plenarna, bez paneli, natomiast istotne jest również to, że potem będzie wydana publikacja z materiałami z tej konferencji. Jak pan jako praktyk ocenia sam temat konferencji? Czy on jest istotny z punktu widzenia funkcjonariuszy zakładów karnych w Polsce? Jak najbardziej właśnie. Pomysł konferencji zrodził się z dwóch źródeł. Po pierwsze z tradycji, bo zakład karny w Czarnym, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, ma długoletnie tradycje takiego fermentu penitencjarnego. To zawsze pracowali ludzie, którzy chcieli się głębiej zastanowić nad tym, co robią, co trzeba zmienić, co można zmienić. Już od lat 60. ubiegłego wieku odbywały się tu konferencje studenckie, kluby dyskusyjne. Chcieliśmy nawiązać do tej tradycji, a po wtóre potrzeba. W naszym kole Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego pracują funkcjonariusze, wychowawcy, psychologowie i to oni zauważyli, że jawi się problem z ludźmi w starszym wieku odbywającymi karę pozbawienia wolności. Nie mamy dla nich uregulowań prawnych. Dla młodocianych są odstępstwa, dla pań są odstępstwa, dla ludzi w podeszłym wieku nie ma odstępstw, a no, widzimy taką potrzebę. W związku z tym postanowiliśmy zwołać tę konferencję, zaprosić mądrych ludzi z Polski, żeby nam pomogli rozwikłać ten problem i może wynikną z tego jakieś rekomendacje do władz, żeby określić w przepisach różnice postępowania między osobami w podeszłym wieku, a ludźmi mniej dorosłymi. Był pan dyrektorem zakładu karnego w Czarnym przez kilka lat. Czy to zjawisko również tu występuje? Przede wszystkim tu, dlatego że jest to zakład karny zamknięty dla recydywistów i wśród tej grupy skazanych występuje najwięcej osób w podeszłym wieku. Ponadto zakład karny w Czarnym ma jedyny w Polsce oddział szpitalny dla przewlekle chorych i tam również jest wiele osób w podeszłym wieku, więc Czarnego to dotyczy jak najbardziej. Mówię, pomysł powstał wśród funkcjonariuszy z Czarnego, którzy się z tym problemem stykają. Mamy też odzew, że w innych zakładach są podobne problemy, a nawet za granicą. Dzisiaj w konferencji bierze udział dwóch funkcjonariuszy z Węgier, z zakładu karnego Węgier. Miała być też pani z Niemiec, niestety z przyczyn osobowych nie dojechała, więc to jest problem nie tylko polskich zakładów karnych. Ale ktoś sobie powie tak, zakład karny to nie placówka opiekuńcza. Czemu ona ma się tym problemem zajmować? Bo to już nie powinno być w ich gestii. A dokładnie taki problem jest, bo trzeba się zastanowić, czy człowiek, który jest mocno schorowany, ma 60, 70 czy nawet więcej lat, bo i tacy są, i czasami już nie bardzo sobie zdaje sprawę, że jest w więzieniu, czy on nadal powinien być w tym więzieniu. Abstrahuję tutaj od winy, kary, bo to jest jakby poza wszystkim. Zasłużył pewnie na coś, ale no, czy powinien być w więzieniu ktoś, kto tak naprawdę już nie odczuwa dolegliwości więzienia, bo przecież taka jest zasada karania, żeby komuś sprawić ból i cierpienie, czy wysadzić go w więzieniu. Jeżeli ktoś tego nie odczuwa, to no, na ile zasadne jest go dalsze trzymanie? Koło penitencjarne w Czarnym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego od 4 lat działa i zastanawiamy się nad takimi najważniejszymi problemami, jeżeli chodzi o penitencjarystykę. Obecnie w ogóle problem człowieka starego w ogóle w całej Europie jest problemem poważnym. Poważnym jest w Polsce i coraz poważniejszym staje się w zakładach karnych, ale jest zupełnie, na tą chwilę wydaje się zupełnie niezauważalny. To znaczy człowiek starzejący się, który w zasadzie nie wymaga już tyle resocjalizacji, ile raczej opieki, ile pracy socjalnej, znajduje się w zakładach karnych. Tych skazanych jest na dzień dzisiejszy około 1%, ponad 1%. Ale no, w takiej skali ludzkiej jest to około 1000 osób. 1000 osób, wobec których tak naprawdę nie są stosowane jakieś specjalne, szczególne programy resocjalizacyjne. W związku z tym wydaje się, że bardzo ważne jest nagłośnienie tego problemu, żeby tym właśnie zacząć się zajmować w polskiej penitencjarystyce. Ale o jakim mówimy dokładnie wieku tych osób, które jakby zaliczają się do takich osób starych w zakładach karnych?
no tak nieładnie nazwaliśmy to człowiekiem starym, tak trochę kolokwialnie. Starość w zakładzie karnym liczy się zupełnie inaczej niż starość na wolności. Na wolności mówimy o człowieku w okresie później dorosłości, od 65 roku życia. Jeżeli wchodzimy na teren zakładu karnego i mówimy o tym, że chcielibyśmy badać seniorów, to często funkcjonariusze przedstawiają nam już osoby 50-letnie, dlatego że czas w więzieniu płynie zupełnie inaczej. Ten czas metrykalny nie jest tożsamy z tym czasem, który płynie w więzieniu. Dlatego myślę, że za taką granicę możemy przyjąć w zakładzie karnym 55 lat. Czy według Pani aktualne aspekty prawne tej sytuacji są nadal bardzo małe i wymagają tutaj regulacji głębszych? Aspekty prawne, znaczy regulacja prawna, jeżeli chodzi o więźniów w wieku senioralnym, jest w ogóle na tą chwilę niepodjęta. Nie wiadomo, co z tymi osobami robić, nie wiadomo, co z nimi robić po zakończeniu wyroku. Oni często nie mają już rodzin, a zakłady opieki nie chcą ich przejąć. Zakład karny niejednokrotnie pełni po prostu funkcję zakładu opieki, a to nie jest funkcja zakładu karnego. Ale na terenie zakładów karnych są na przykład oddziały szpitalne, które pomagają tym osobom w chorobach albo w takim wieku, który wymaga właśnie szczególnej opieki. Czyli to jest jakby taki jeden aspekt tego, że opiekuje się osobami takimi właśnie w podeszłym wieku. Są na terenie zakładów karnych zakłady opieki, może nie tyle zakłady opieki, ile szpitale, w których znajdują się więźniowie, także więźniowie z demencją starczą, ale musimy się wszyscy zgodzić, że to nie powinna być funkcja zakładu karnego, dlatego zakład karny został powołany do innych celów niż opieka nad osobą starzejącą się, dlatego należałoby się chyba podjąć taką poważną dyskusję, co z tymi osobami należałoby tak naprawdę robić, a przede wszystkim zacząć przygotowywać w taki znaczący sposób funkcjonariuszy służby więziennej do pracy z tą specyficzną grupą skazanych. To są osoby o negatywnym bilansie życia, osoby życia rodzinnego, życia zawodowego, osoby, które często stoją na tej ostatniej ciągłej swojego życia. Jest to dla nich ostatni czas, żeby można było wypracować chociaż w minimalnym stopniu pozytywny bilans życia. Dlatego ten temat wydaje się warty rozpoczęcia dyskusji i podjęcia konkretnych działań. To jest bardzo istotny temat, zaniedbany temat, mało opracowany, który wymaga badań i ustaleń, między innymi odpowiedzi na pytanie, jak z nimi pracować, co z nimi robić i co z nimi zrobić po wyjściu. Dlatego, że o powrocie do więzienia, do przestępstwa, do recydywy decydują dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest praca więzienia, nie mówię o osobowości więzienia, a drugi czynnik to jest to środowisko społeczne i te warunki, które więzień spotka po wyjściu. W Polsce mamy tej recydywy około 40-50%, w Europie od 50-80%, u nas jest trochę lepiej, ale to nie znaczy, że dobrze. Osoby starsze są trudne, dlatego że to są już dojrzałe osoby, to są osoby z różnymi schorzeniami, to są osoby z różnymi doświadczeniami negatywnymi. Często przy dłuższych karach są to osoby, które nie mają już rodzin na bieżąco, rodziny ich zostawiły, no i nie mają dokąd wrócić, nie mają też takiej pomocy. I to są osoby, które wymagają traktowania tak jak osoby starzejące się. My, biorąc pod uwagę słownik na przykład psychologiczny Rebera, przyjmujemy, że stary więzień to jest ten, który skończył 65 lat. Ale my wiemy, że proces starzenia się zaczyna szybciej i człowiek zaczyna mieć kłopoty szybciej. Mniej ryzykuje, jest mniej odważny, jest mniej sprytny, tak bym to powiedział. No już nie jest to ten człowiek, który jest wypełniony energią. Współpraca ze środowiskiem naukowym ma dla nas zasadnicze znaczenie. To doktryna wyznacza nowe kierunki. Tym bardziej, że wśród uczestników tego dzisiejszego spotkania jest profesor Henryk Machel. 23 lata pracował w służbie więziennej, następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, autor 5 książek dotyczących wychowania skazanych, dotyczących więziennictwa. To właśnie ludzie, tacy jak profesor Machel, dzisiaj są dla nas szczególnie cennymi współpracownikami i warto takie konferencje organizować. Ale
często jest tak, że teoria swoją drogą, a praktyka też swoją drogą i to nieraz ciężko, żeby to się połączyło razem ze sobą. No niestety tak jest. My w zasadzie mamy bardzo dobrze wyznaczone od strony normatywnej i funkcje kary, i cele, i zadania wykonania kary. Natomiast no nie ma warunków do wykonania tej funkcji. Więzienie polskie najczęściej to jest budynek administracyjny, to jest budynek, w którym mieszkają skazani. Prawdziwe więzienie to jeszcze wymaga infrastruktury, w której prowadzona jest praca resocjalizacyjna, praca socjalna ze skazanymi. W tym generalnie w Polsce jest problem. My mamy wielu fantastycznych współpracowników, którzy realizują znakomite programy, chociażby trening zastępowania agresji. Problem tylko dotyczy tego, jak powszechnie realizowany jest ten program. No niestety zbyt mało skazanych dzisiaj uczestniczy w realizacji tych programów. Ja myślę, że po prostu nie ma jakiejś różnicy. No na pewno młodzież jest bardziej taka no, swawolniejsza, starsi są na ogół spokojniejsi, nie? No na celach też tak się po prostu są dobierani, że starsi siedzą ze starszymi tak na ogół, nie? Także nie ma i konfliktów i no w miarę spokojnie. Jeżeli chodzi o warunki, w jakich pan przebywa, czy są one wystarczające, mogą być lepsze, jak pan je ocenia? No teraz akurat mamy remont na naszym pawilonie, no i warunki są nawet takie względne, nie? Że no nie ma co narzekać, no, ogólnie. Ale tu przed panem jest taki rysunek, czyli pan ma różne zajęcia takie manualne. To pan lubi? Tym pan się zajął w zakładzie, czy już pan to wcześniej takie czynności wykonywał? No to znaczy ja wcześniej robiłem takie reklamy na samochodach, nie, tam na różnych sklepach. No i tak, takie hobby miałem, żeby po prostu malowałem sobie obrazy. No a tutaj się taki jeden był osadzony, który mi pokazał, jak to się wypala. No i mi się to nawet spodobało. No i tak sobie już piąty rok wypalam. Czyli takie zainteresowania, umiejętności na terenie zakładu karnego można rozwijać i ta pasja chyba też pozwala ten okres w zakładzie karnym przetrwać w lepszy sposób. No na pewno i czas na pewno szybciej leci, nie? I no tu jesteśmy nawet zatrudnieni, tak jak ja na przykład, to jestem zatrudniony na pół etatu, nie? No i a po prostu robię to, co lubię, no dlatego ten może czas tak się, no w miarę, no w takim miejscu, no bo w takim, no ale jak, no jakoś tak sobie uprzyjemnić, nie? Ma pan 63 lata. Warunki zdrowotne, jak widzę, dobre, ale czy pobyt w zakładzie karnym jest dla pana uciążliwy pod względem właśnie zdrowotnym? Czy szkodliwość zdrowia tutaj jakaś występuje, czy jednak jest wszystko w porządku? Nie, ale ja w ogóle jeszcze jak z wolności, jak przyszedłem, to chodzę o kuli, nie? No, a poza tym no, nie mam takie tam jakieś tam dolegliwości, żeby coś mnie tu... No także na ogół, no w miarę dobrze. A czy mając kontakt z kolegami w pana wieku lub starszymi, czy na coś się uskarżają, co im tu szczególnie dokucza w zakładzie karnym? No szczerze mówiąc, to ja spotykam się z nimi w sobotę, w niedzielę. No takie tematy raczej nie poruszałem tam z nimi, nie? Także może nie bardzo jestem zorientowany, ale chyba gdyby było coś tego, no to chyba by się skarżyli, czy coś, jakoś nie słyszałem. Nie można generalizować, bo niektórym jest zwyczajnie dobrze, bo nie mają nic na świecie na wolności nikogo, nie mają rodzin, albo rodziny umarły, albo zwyczajnie odsunęły się od nich ze względu na karierę przestępczą, nazwijmy to, więc im jest to zwyczajnie dobrze. Natomiast inni roszczą pretensje do sposobu leczenia, opieki i tak dalej. No, taki mają sposób na życie, żeby poprawić swoje samopoczucie. No, wadzą się z nami, kłócą, zażalenia. No,
taki mają sposób na życie. Ale to są sprawy bardzo, bardzo, bardzo indywidualne. Natomiast no, nie powinno być tak, żeby zakład karny zastępował hospicja, dom pomocy społecznej, bo nie taka jest rola zakładu karnego. Właśnie, bo to jest chyba taki temat z punktu widzenia społecznego bardzo drażliwy, bo to są osoby, które popełniły w życiu wcześniej przestępstwa i dlatego część ludzi uważa, że to nie powinno być dla nich, jak to się mówi nieraz, zakład karny to nie hotel, tylko jednak tu się odbywa wyrok. I to za przestępstwo. Tak, no wszystkich zapewniam, że żaden zakład karny nie jest hotelem. Nawet zakłady karne w Norwegii czy w Szwecji, gdzie standardy socjalno-bytowe są wiele większe. Jednak pozbawienie wolności jest zawsze dotkliwością. Natomiast no, problem jest w tym, co robić z człowiekiem, który nie nadaje się do takiej resocjalizacyjnej pracy określonej w naszych przepisach, bo on zwyczajnie nie daje rady, tak? Bo jest schorowany, bo jest w podeszłym wieku, niewiele rozumie, więc... Jak się nim zajmować, jak się nim opiekować, a są skazani, którzy na przykład popełnili okrutne zbrodnie, odbywają karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale no, co z nimi robić, skoro to nie są tacy skazani, których trzeba dyscyplinować, wychowywać, bo no, ich opiekujemy się nimi, tak naprawdę ich leczymy. Problemów jest dużo, mam nadzieję, że część tutaj zostanie dzisiaj poruszonych, może rozwiązanych, chociaż pewnie takich recept gotowych nikt nam nie da. Na koniec takie pytanie, jaki według Pana powinien być pierwszy krok w tej sprawie, żeby coś zmienić? Czy tu mówimy głównie na początku o aspektach prawnych, żeby rozwiązać to w sposób ustawowy? Tak, no niekoniecznie wymaga zmiany ustaw. Wystarczy mieć przepisy niższej rangi, rozporządzenie ministra sprawiedliwości dotyczące pracy penitencjarnej, leczenia. Na tym etapie można już też wiele zrobić, zmienić przepisy wewnętrzne dotyczące kary pozbawienia wolności. Myślę, że uregulować ustawowych, czyli zmian kodeksu karnego wykonawczego nie będzie potrzeby, ale nie wiem, co dzisiaj konferencja przyniesie, bo nie wiem, nie znam konkluzji wystąpień. A czy jak był Pan dyrektorem zakładu karnego, widział Pan taką chęć ze strony swoich przełożonych? No nie bardzo, chociaż wtedy nie ponosiliśmy tego problemu. Nie ponosiliśmy tego problemu, on się jawił jakby w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, rekomendacje będą przesłane właściwym przełożonym. My dzisiaj w Polsce mamy 86 tysięcy skazanych, 56 tysięcy wyroków wyczekujących. Myślę, że nie są to adekwatne liczby osadzonych w więzieniach do naszej przestępczości. W 2003 roku mieliśmy 1 460 000 przestępstw i 78 000 skazanych. Dzisiaj mamy 950 000 przestępstw i 86 000 skazanych plus te 50 000 wyroków wyczekujących. Na 120 000 skazanych, którzy przychodzą co roku do polskich więzień, jedynie 40 000, czyli 1/3 to są skazani, którzy bezwzględnie wymagają osadzenia w zakładach karnych, bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Natomiast ta cała reszta, 2/3 są to skazani, w stosunku do których należałoby wykonywać kary alternatywne. Więzienie nigdy nie było najlepszym miejscem do wychowywania. Z wszystkich jest to zdecydowanie najgorsze miejsce i musimy o tym rozmawiać, co zrobić, żeby w polskich więzieniach było, 15 lat temu było 57 tysięcy więźniów. Te ostatnie lata wzrost więźniów, wzrost rowerzystów. Czasami mam wrażenie, że prawo karne zastępuje politykę socjalną i społeczną państwa. Na pewno to nie jest jego funkcja. Tak ważne są te konferencje i tak ważne jest dzisiaj wsparcie pracowników nauki w tym zakresie. Czyli jak rozumiem, problem przeludnienia w zakładach karnych to jest jakby taki jeden z głównych powodów tej dzisiejszej konferencji w Czarnym. No może nie jest to główny powód, bo te konferencje odbywają się systematycznie, natomiast jest to na pewno problem polskiego więziennictwa i polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo przecież nie więziennictwo rozwiąże problem tych 86 tysięcy skazanych. To musi istnieć taka polityka karna, żeby w zakładach karnych półotwartych dzisiaj 1/3 to nie byli rowerzyści, najczęściej starsze osoby, którzy rzeczywiście nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Ja bardzo liczę tutaj, że razem z nowym ministrem będzie możliwość rzetelnego zanalizowania tej sytuacji dzisiaj w polskim więziennictwie i podjęcia takich decyzji, które pozwolą te systemowe przeludnienie w jakiś sposób rozwiązać. Bo jak wiemy, Centrum Zmian musi wyjść z Warszawy. Czy widać tam taką wolę i czy oni widzą w ogóle to zjawisko i ten problem, który istnieje? Ja liczę na to, że odbędzie się szczera i uczciwa rozmowa na temat przeludnienia. My sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. To nie jest tak, że polityka karna dzisiaj jest
funkcją niezawisłych zupełnie sędziów. To państwo musi tą politykę karną w jakiś sposób ustalić. Nie wierzę w to, że nam dzisiaj zależy na tym, żebyśmy mieli te 86 tysięcy skazanych. Wśród krajów cywilizowanych, w przeliczniku na 100 tysięcy mieszkańców mamy największą liczbę, ponad 220 osadzonych za Bułgarią, za Rumunią. Są to więc sygnały, które jakby nakazują, żeby znaleźć pewne rozsądne rozwiązania w tym zakresie. Mamy nadzieję przede wszystkim wywołać falę dyskusji. Mamy nadzieję dzisiaj, ponieważ jest to konferencja międzynarodowa. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy tutaj przedstawicieli świata nauki i przedstawicieli praktyków z całej Polski. Mamy nadzieję usłyszeć od praktyków, jakie rozwiązania są stosowane w ich zakładach, czy coś jest robione. Mamy nadzieję usłyszeć od przedstawicieli nauki, jakie mają pomysły na to, na rozwiązanie tej sytuacji. I tak naprawdę no, nie jest to konferencja, która da odpowiedź, ale jest to konferencja, która postawi ważne pytania, nad które mam nadzieję zaczniemy na takim planie ogólnopolskim dyskutować poważnie. Część widzów teraz, słuchając pani wypowiedzi, sobie myśli, dlaczego to jest tak ważne na przykład z punktu widzenia społecznego, ażeby dbać o takie osoby, no bo wyrok jest wyrokiem, kara jest odbyta i po co mi się teraz troszczyć jako społeczeństwo o tą osobę, co dalej? Tak jak troszczymy się o inne osoby, które wymagają opieki w społeczeństwie, tak myślę, że XXI wiek w Europie Środkowej zasługuje na to, żebyśmy pochylili się nad człowiekiem, który w swoim życiu prawdopodobnie zrobił bardzo dużo złego, czasami naprawdę dużo złego, ale teraz jest starym człowiekiem, który stoi u schyłku swojego życia, a my jesteśmy ludźmi. Jakie ma pani oczekiwania względem dzisiejszej konferencji? Co by pani chciała się dowiedzieć albo jakie usłyszeć argumenty ze strony różnych osób w tej sprawie konkretnie? Ponieważ ja jestem przede wszystkim teoretykiem, ja najbardziej jestem ciekawa, co powiedzą praktycy z całej Polski. Czy u nich są podjęte jakieś rozwiązania praktyczne? Niestety na tą chwilę wydaje mi się, że tych rozwiązań jest niewiele i tych programów dla więźniów w wieku senioralnym jest naprawdę niewiele. Moje oczekiwania to są głównie oczekiwania usłyszenia od praktyków, czy już wypracowali jakieś sposoby praktyczne, zanim w ogóle nauka zechce przybliżać ten problem na większą skalę? Ja myślę, że sprawa ma się w budowie systemu. System więzienny nie ma właściwie takiego fragmentu, który by tę sprawę załatwiał. Natomiast zrzuca obowiązki w tym zakresie na personel. Więziennictwo ma w tej chwili personel bardzo dobrze wykwalifikowany. Psychologów, pedagogów, socjologów, ma też prawników. No jest duża służba zdrowia, więc ci więźniowie nie są sami. Oni napotykają tu na różnego rodzaju elementy pomocy. Natomiast trudno tak wszystkim dogodzić i wszystkich jakoś ustawić życiowo, jakby trzeba było. Poza tym to są ci starsi ludzie, to są ludzie z nawykami gotowymi, to są ludzie już, którzy mają doświadczenie przestępcze, to są ludzie, którzy mieszczą się w tych 30%, o których my chętnie mówimy, których nie da się zresocjalizować, choćbyśmy chcieli, nawet w warunkach wolnościowych. Co do nauki. Nauka podejmuje różne tematy i ta dzisiejsza konferencja jest tego dowodem. Ona jest dziełem tutaj dyrekcji okręgowej więziennictwa w Koszalinie. Dyrektor stoi za nami i to jest właśnie bardzo dobra inicjatywa. Oraz zaproszono na tę konferencję również nas, tych, którzy się tym zajmują, ale współorganizatorem jest Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Jest tu chyba przewodniczący. Na miejscu nazywa się Bogdan Nowak, także ten temat w tej chwili zaczyna być taki poważny i wydaje mi się, że bezwzględnie jest to konieczne, żeby go zbadać, zastanowić się, co zrobić i przygotować się do pracy z nimi, może trochę inaczej niż do tej pory. Ale czy pan jako przedstawiciel świata nauki widzi taką chęć współpracy właśnie pracowników służby więziennej? Czy oni chcą coś zmienić? Czy widać chęć do działania? Czy to jest tylko takie mówienie, gdybanie, ale nic z tego nie wyniknie? Czyli będziemy mówili o tym przez kilka następnych lat i nic się nie zmieni? Wie pan, poruszył pan temat, który pasuje do każdego obszaru w naszym kraju. Więc także i tu. Ja generalnie myślę w ten sposób, że pracownicy, którzy to robią,
chętnie by pewne rzeczy pozmieniali, a dowodem na to są indywidualne programy resocjalizacyjne, które są dziełem poszczególnych pracowników. Mamy ich prawie 600 i one są realizowane. Ukazała się książka na ten temat, wydana w Gdańsku. Więc ja myślę, że pracownicy by chcieli, bo oni też widzą, że to by trzeba było, to by trzeba, ale po pierwsze jest ich za mało. Po drugie, jest duża biurokracja, to jest też pewien problem. No i po trzecie, to są pracownicy, którzy muszą się ciągle dokształcać. Więziennictwo dokształca tych pracowników, ja o tym wiem. Natomiast no może trzeba to bardziej intensywnie robić. A poza tym, wie pan co, no jeżeli się przez okres tych 20 lat zmieniło chyba 16 dyrektorów generalnych, iluś tam ministrów, to jaka linia może być utrzymana? Moim zdaniem, no to w takim wieku, jak taka kolejka jest do tych więzień, no to myślę, że takich starszych, no to można by faktycznie tam jak po raz pierwszy jest karany, no to myślę, że powinno się wypuszczać po połowie kary, nie? A jak odnoszą się funkcjonariusze zakładu karnego do osób starszych, czy traktują ich w sposób inny, czy jednak podobnie jak osoby młode? Nie, no ja myślę, że no z racji wieku, no to może jak taki młody funkcjonariusz, no to może mu nawet nie wypada tam jakoś tam wulgarnie się odezwać czy coś. No raczej jest to tak, no w miarę jest to tak pozytywnie moim zdaniem. Nie? Czy myśli pan już o tym, co będzie pan robił, jak pan opuści zakład karny? Jaka będzie pana dalsza przyszłość? Czy pan jakby się zaklimatyzuje już w nowym otoczeniu, w społeczeństwie? No ja akurat jestem na rencie, nie? No z racji wieku już niedługo będzie emerytura, ale właśnie myślę, że gdy wyjdę, to takie chałupnicze właśnie, czy te wypalanie, czy takie tam rzeźbienie, to myślę, że będę w ten sposób starał się dorobić, nie? A czy pan by coś zmienił w zakładzie karnym, jakiś inny sposób traktowania więźniów, czy to wszystko jest według pana na dobrym poziomie i nie ma tutaj żadnych jakichś rzeczy, które by to utrudniały? No ja wiem, no trudno mówić, no co by tu, co by zmienić. No jest jak jest, no w końcu to nie przedszkole i nie senatorium, nie? No jakieś te obostrzenia chyba muszą być z racji, że to zakład karny.